Chiny zakładają, że wojna na Ukrainie zakończy się jeszcze latem 2023 roku. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę chińskie władze starały się zachować deklarowaną wstrzemięźliwość wobec agresji, ale w rzeczywistości sprzyjały Kremlowi. Prezydent Biden, prezydent Zełenski i większość przywódców Europy mówili, że ta wojna prawdopodobnie zakończy się negocjacjami. Z wojskowego punktu widzenia jest to bardzo trudna walka, ale myślę, że koniec końców wojna, tak jak wiele wojen w przeszłości, zakończy się przy jakimś stole negocjacyjnym. Będzie to określone w czasie przez przywódców obu krajów. To dlatego niemałym zaskoczeniem był przedstawiony pod koniec lutego przez chiński MSZ plan pokojowy z 12 punktami i sugestiami mającymi pomóc w zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą. Chiński plan obejmuje przestrzeganie suwerenności wszystkich krajów oraz porzucenie mentalności zimnowojennej, z włączeniem ochrony ludności, elektrowni atomowych oraz rozmów pokojowych, o czym wspominałem w jednym z poprzednich odcinków. Niemniej przywódcy na Zachodzie, jak i sam Zełenski i jego społeczeństwo, mimo że sceptycznie nastawieni do pomysłów państwa środka, to jednak traktują chińskie zapowiedzi jako wyraźny przekaz dla Putina, że Rosja Ukrainy nie może wchłonąć. Pekin doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Rosja jest już wykończona działaniami wojennymi i w dłuższej perspektywie ten konflikt zacznie przynosić więcej strat niż zysków każdej ze stron. Choć na razie nieporównywalnie bardziej infrastrukturalnie i gospodarczo ucierpiała Ukraina. Szanowany i popularny w globalnym środowisku akademickim wykładowca Akademii Wojskowej ETH w Zurichu w wywiadzie dla Bilans wskazał termin zakończenia wojny na Ukrainie, a także ocenił kondycję rosyjskiej armii, stwierdzając przy tym, iż Rosja już strategicznie przegrała tą wojnę. Wkrótce, jak stwierdził, zużyje swoje militarne rezerwy, a Ukraina jest wspierana przez Zachód, który w tym zakresie ma większy potencjał i szersze możliwości uzupełniania zasobów. Sprawdźmy zatem wspólnie, jakie są realne szanse na rychłą ukraińską kontrofensywę. Co o tym sądzą wojskowi eksperci oraz co przemawia za zakończeniem wojny w ciągu najbliższych kilku miesięcy. W dzisiejszym materiale chciałem Wam zaprezentować naszego partnera, STS, który jest legalnym polskim bukmacherem działającym już 25 lat i oferującym najlepsze bonusy na rynku. Od 2014 roku STS jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski, a niedawno przedłużył swoją umowę z PZPN na kolejne 3 lata, do końca lipca 2026 roku. Nasz partner oferuje ciekawą promocję powitalną, którą możecie odebrać używając kodu bez sensu. Dzięki niemu możecie odebrać aż 1560 PLN-ów. W bonusach przy pierwszych 3 wpłatach łącznie 1500. Oprócz tego STS proponuje również specjalne zadania, po wykonaniu których można zdobyć dodatkowe 60 zł. Oraz pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. Co warto wykorzystać w nadchodzących meczach, takich jak Polska versus Czechy i Polska versus Albania. Przykładowo, obstawiając 100 zł na Polskę, można wygrać pieniądze, a w przypadku niepowodzenia pieniądze zostaną zwrócone. Innymi słowy, wygrana albo zwrot. Więcej szczegółów na temat tej promocji znajdziecie na stronie sts.pl. Link do rejestracji dostępny jest w opisie i w prawym górnym rogu karty. Pamiętajcie, żeby użyć kodu bez sensu. I co najważniejsze, oferta jest dostępna wyłącznie dla osób pełnoletnich. Chiny zakładają, że wojna na Ukrainie zakończy się jeszcze latem 2023 roku. Chiński plan pokojowy jest rzekomo wynikiem dokładnych analiz wojskowych i gospodarczych, zawierających szerokie spektrum czynników i ewentualnych wariantów mogących mieć wpływ na owe przewidywania Pekinu, w których, co jeszcze bardziej intrygujące, Rosja zwycięża. Instytut kontrolowany przez Komunistyczną Partię Chin w Pekinie opublikował raport o wojnie na Ukrainie, ale pomimo zapewnień, iż brano pod uwagę ogrom czynników mogących wpłynąć na losy trwającej wojny, to jednak zdaje się, że raport pomija wiele kluczowych elementów, tym bardziej, że bazuje głównie na danych z 2022 roku, a sytuacja na froncie w 2023 uległa znaczącej zmianie. Być może sama wizja zwycięstwa Rosji w chińskiej propagandzie ma jeszcze jakieś drugie dno, jak na przykład wprowadzenie Rosji w błąd, jak na przykład przyklaskiwanie Putinowi, by osiągnąć własne cele, lub zmniejszenie
zmniejszenie optymizmu Zachodu, co zresztą realnie spowodowało zintensyfikowanie dostaw uzbrojenia dla Ukrainy. Włącznie z tym, że Polska, jak i inne europejskie kraje, w tym Słowacja, mają przekazać Ukraińcom swoje myśliwce MiG-29. Faktem jest także to, że jak poinformował ostatnio amerykański dziennik Wall Street Journal, chiński prezydent Xi Jinping planuje rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jeśli do niej dojdzie, będzie to pierwsza rozmowa tych przywódców od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dodatkowo 20 marca Xi odbył pierwszą zagraniczną podróż po zatwierdzeniu go na trzecią kadencję przywódcy Chin. I to właśnie do Moskwy. Chińczyk stał się tym samym najważniejszym od roku gościem, jaki odwiedził izolowanego od świata przywódcę Rosji. Ten gest jest tym bardziej ważny dla Putina, bo od kilku dni wisi nad nim nakaz aresztowania i będzie dla kremlowskiego przywódcy wielkim wsparciem propagandowym, ale i możliwością próby przekonania do ewentualnych dostaw broni z państw. Środka. Chiński prezydent przyjechał na 3 dni do Moskwy z tak zwanym planem pokojowym. Uważnie przeanalizowaliśmy waszą propozycję uregulowania ostrego kryzysu na Ukrainie. Oczywiście będziemy mieli okazję przedyskutować te kwestie. Zdajesz sobie również sprawę, że zawsze jesteśmy otwarci na negocjacje. Omówimy wszystkie te kwestie, w tym również wasze inicjatywy. Próby prowadzenia rozmów z obiema zwaśnionymi stronami w tak krótkim czasie pokazują, że Chiny próbują nakłonić obie strony do mediacji i zakończenia konfliktu, co jest pozytywnym sygnałem. Niemniej ciężko powiedzieć, co Putin tak naprawdę ustalił z chińskim przywódcą w rozmowie na osobności. Na ten moment, według amerykańskiego wywiadu, Chiny nie wysyłały Rosji żadnego uzbrojenia, więc rosyjski przywódca być może zasugerował chińskiemu potrzebę dostarczenia im broni, aby wywrzeć na Ukraińcach presję przed potencjalnymi rozmowami pokojowymi. Wołodymyr Zełenski wciąż jednak podkreślał dotychczas, iż nie ma zamiaru prowadzić negocjacji z państwem agresorem, a tym bardziej z Putinem, oskarżonym przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze o zbrodnie wojenne. Jest to wprawdzie działanie symboliczne, ale w zasadzie powoduje, że jest on oficjalnie ścigany w 100 kilkudziesięciu krajach na świecie. Najważniejsze informacje z tej godziny. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Niezwykle ważne ogłoszenie w sprawie przywódcy Rosji Władimira Putina. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji za zbrodnie wojenne. Ukraiński prokurator generalny powiedział dziś, że każdy światowy przywódca powinien pomyśleć 2 razy, zanim uściśnie rękę Putina lub usiądzie z nim do negocjacji. Oczywiście Rosjanie razem z rzeczniczką Marią Zacharową robią sobie z tego żarty, uważając to za nic nieznaczący szczegół, co nie zmienia faktu, że we współczesnej historii ciężko znaleźć podobny przykład, aby na głowę jednego z najsilniejszych państw świata nałożono taki nakaz aresztowania. Swoją drogą, wiedząc jak sam Putin jest przewrażliwiony na swoim punkcie, to ten symboliczny na tą chwilę zabieg musiał go naprawdę doprowadzić do wściekłości. Chociażby w kontekście artykułu zatytułowanego Ofensywa Rosji i Nowego Świata, jaki pojawił się tuż po rozpoczętej inwazji na stronie Państwowej Agencji Informacyjnej RIA Nowosti 26 lutego. Jego publikacja została zaplanowana z wyprzedzeniem. Tekst szybko zniknął z serwisu, ale internauci nie pozwolili, żeby świat o nim zapomniał. Rosjanie byli tak pewni, że zajmą Ukrainę w 2 dni, że autor artykułu, niejaki Piotr Akopow, opisywał w nim imperialne plany Putina, całkowitą rusyfikację Ukrainy i Białorusi oraz zmianę obowiązującego porządku świata, twierdząc, że na naszych oczach rodzi się nowy świat. Rosja przywraca swoją historyczną pełnię, jednocząc świat rosyjski, naród rosyjski w całości Wielkorusów, Białorusinów i Małorusów. No cóż, i tu nagle okazało się, że owa Balsza Rosja to kolejny chory mit, którym chciał żyć Putin i jego współpracownicy za wszelką cenę, wpajając go swojemu społeczeństwu, lecz najwyraźniej srogo się przeliczyli. Upadając coraz niżej i mam nieodparte wrażenie, że wciąż nie widząc otchłani, w którą spadają. Tym bardziej, iż na obecną chwilę fakty pokazują dobitnie, że z wyimaginowanych mrzonek Putina i jego przydupasów zostały raczej co najwyżej takie wyssane z palca artykuły, jak ten wspomniany. I choć Chińczycy wprawdzie próbowali w swej analizie forsować teorię o zwycięstwie putinowskich wojsk, to w przeciwieństwie do nich jeden z amerykańskich generałów uważa, że wsparcie Zachodu dla Ukrainy przyspieszy zakończenie wojny poprzez uświadomienie Kremlowi nieskuteczności dotychczasowych działań. Wyraził on także opinię, że Rosjanie popełnili i nadal popełniają poważne błędy podczas walk.
w tym w planowaniu kampanii wojskowej oraz dowodzeniu, co wynika z braku dostatecznej wiedzy i szkolenia taktycznego. Od początku inwazji na Ukrainę straty sił rosyjskiego Ministerstwa Obrony i prywatnych firm wojskowych wyniosły prawdopodobnie od 175 do 200 tysięcy ludzi, w tym około 40 do 60 tysięcy zabitych. Przynajmniej takie informacje przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony. Oczywiście po stronie ukraińskiej straty również są znaczące, co wydaje się być tym bardziej dotkliwe ze względu na znacznie mniejszą populację Ukraińców względem Rosjan. Ale tu musimy pamiętać o silnej motywacji broniących swojej niepodległości w porównaniu z brakiem takiego nastawienia ze strony rosyjskich żołnierzy. Co ciekawe, wśród sił putinowskich ponad 50% swoich ludzi straciła najemnicza grupa Wagnera. To pokazuje najlepiej, iż bez względu na zaprawienie w boju bądź elitarność rosyjskich jednostek, wojna na Ukrainie to prawdziwe wyniszczenie dla obu walczących stron, bo wyczerpanie widać z pewnością także wśród Ukraińców. Ale jedni, tak jak już powiedziałem, walczą o odzyskanie własnych ziem lub pomszczenie swoich zabitych bądź okaleczonych krewnych, a ci drudzy toczą walkę głównie w imię chorych ambicji swojego lidera. Przy czym coraz więcej Rosjan ma już dość tej wojny, nawet jedynie z pobudek ekonomicznych, co może stanowić dodatkowy symptom świadczący o tym, że jej koniec może być bliższy niż nam się wydaje. By jednak nie być gołosłownym, rzućmy również okiem na front i to, co mówią wojskowi planiści, żeby realnie ocenić, czy możliwa jest na przykład ukraińska kontrofensywa i jakie będą jej główne cele. Pamiętajmy, że Ukraińcy również się mobilizują, ja myślę, że pod koniec miesiąca czerwca to oni będą mieli armię blisko tam 900 tysięcy, ale ta armia potrzebuje uzbrojenia. Na ten moment oczywiście najważniejszym punktem starć jest Bachmut, który Rosjanie próbują za wszelką cenę całkowicie zająć kosztem naprawdę znaczących strat w sprzęcie i ludziach. Nawet sami Ukraińcy twierdzą, że gdy tam są wysyłani, to czują się, jakby wysyłano ich na pewną śmierć. Dziennie w tym rejonie walk ginie nawet kilkudziesięciu żołnierzy, po jednej, jak i po drugiej stronie. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, uważa, że to błąd. Ponieważ logistyczne znaczenie tego miasta jest oczywiście ogromne, jednak takie nastawienie wpływa na morale ukraińskich żołnierzy, którzy sami zaczynają się czuć jak mięso armatnie, którego to sformułowania ostatnimi czasy najczęściej używano pod adresem Rosjan. O tym, że na froncie nie jest najlepiej, świadczą słowa dowódcy batalionu 46. Brygady Powietrzno-Desantowej, Anatolija, pseudonim Kopuła. Został on zdegradowany, gdy w wywiadzie dla Washington Post skrytykował siły zbrojne Ukrainy. Te mają być, podobnie jak rosyjskie, niedostatecznie przeszkolone, a Bachmut to miejsce, gdzie walczą specjaliści, a nowicjusze są niczym żołnierze jednorazowego użytku. Wzdłuż całej wschodniej linii frontu Rosjanie wciąż prowadzą działania ofensywne. Próbują przerwać obronę ukraińskich wojsk. Najbardziej zacięte walki trwają m.in. w Kremince w obwodzie ługańskim. Natomiast sami Ukraińcy odzyskali kilka wiosek na południu Ukrainy. Lecz na ten moment zdaje się, że tak jedna, jak i druga strona nie jest w stanie poczynić znaczących kroków mających na celu zmasowaną ofensywę. Szczególnie z uwagi na ich wzajemne wyczerpanie. Ukraina, zaciekle się broniąc, nie jest zdolna do dużej ofensywy, a jedynie do lokalnych kontrataków, dopasowując się raczej do sytuacji taktycznej, czyli przede wszystkim walk we wschodniej części swoich ziem. Rosyjska ofensywa trwa, prowadzona tak zwaną metodą kropelkową lub powolnym gotowaniem. Dlatego naszym wschodnim sąsiadom nie pozostaje nic innego, jak się bronić, co podkreślał w swoim wywiadzie dla Wirtualnej Polski pułkownik Maciej Matysiak, były zastępca szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Ukraińcy mogą także teraz zbierać siły i czekać na większe dostawy sprzętu od zachodnich sojuszników, co być może spowalnia potencjalną ofensywę. Chociaż ta największy sens miała według ekspertów na początku roku. Tym bardziej zastanawiające wydają się być słowa sekretarza obrony USA Lloyda Austina, który pod koniec lutego podczas konferencji w Belgii powiedział, że spodziewa się wiosennej ofensywy Ukrainy przeciwko Rosji. Ukraina chce nabrać rozpędu. Jednak patrząc na to, w jakiej pozycji obecnie się znajduje, wariant zakończenia wojny i odbicia wszystkich ziem okupowanych przez Rosję zdaje się być surrealistyczny. Co jakiś czas ukraińskie rakiety spadają na bazy na Krymie albo w Mariupolu. Ale to nie wystarczy, żeby Rosjan faktycznie wypędzić, tym bardziej, że Kreml dysponuje przewagą w zasobach ludzkich.
Oczywiście ukraińscy przywódcy i wielu wybitnych ekspertów twierdzi, że Ukraina mogłaby faktycznie wygrać tę wojnę, gdyby tylko Stany Zjednoczone i ich sojusznicy szybciej dostarczali różne rodzaje dodatkowego zaawansowanego uzbrojenia, takiego jak myśliwce i taktyczne systemy rakietowe. Pojawiają się również opinie jak ta Stevena Pfeiffera, naukowca ze Stanford University, który twierdzi, że wojna rosyjsko-ukraińska może trwać latami, a żadna ze stron nie będzie w stanie przeprowadzić operacji z decydującym skutkiem. Ponadto według niego Rosja powinna uznać, że wojna okazała się katastrofą zarówno dla Ukrainy, jak i dla samej Rosji. Ukraińcy muszą mieć świadomość, że ich walka jest egzystencjalna i że przegrana oznacza utratę demokracji i normalnego statusu europejskiego państwa. Zarówno Emmanuel Macron, jak i kanclerz Olaf Scholz, czy brytyjski premier Sunak są podobnego zdania, że wojna musi zakończyć się przy stole negocjacyjnym, czy tego obie strony konfliktu chcą, czy też nie. Najprawdopodobniej właśnie z tego powodu chińskie władze chcą kreować się na mediatora w tym konflikcie. Tym bardziej, że zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy na tą chwilę z pewnością nie są zadowoleni z tego, co przyniosła ta wojna. Pod koniec zeszłego roku były dowódca armii USA w Europie, generał Ben Hodges, ocenił, że do sierpnia Ukraina odzyska kontrolę nad Krymem, zaanektowanym przez Rosję w 2014 roku. Szczerze w to wątpię, biorąc pod uwagę to, jak bardzo zadomowili się na Półwyspie Rosjanie, którzy traktują go jako integralną część Rosji. A wizyta Putina z ostatnich dni i kolejne fortyfikacje wykonywane nawet na plażach mogą świadczyć o tym, że Ruscy łatwo nie odpuszczą tego kawałka ziemi. Z drugiej zaś strony utrata części Donbasu jest niczym w stosunku do potencjalnej utraty Krymu, który dla Putina jest jego największym geopolitycznym osiągnięciem. Antony Blinken mówił ostatnio, że realizacja tego celu zdaje się być niemożliwa do osiągnięcia. Niemniej Kijów jest odmiennego zdania. Tyle, że ten tok myślenia zdaje się być raczej ponad siły Ukraińców. A patrząc nawet tylko na fakt, że stacjonuje tam około 40 tysięcy rosyjskich żołnierzy, mogłoby to niemal zdziesiątkować ukraińską armię. Dlatego pozwolę sobie tu stwierdzić, że o ile ofensywa Ukraińców brzmi spektakularnie, tak na ten moment odbicie Krymu oraz Donbasu zdaje się być czymś prawie niemożliwym do zrealizowania. Więc hasło, jakoby pokój miał nastąpić już tego lata, jest raczej pobożnym życzeniem niż realnym scenariuszem. Owszem, może się uda wypracować chwilowe zawieszenie broni, ale raczej nic poza tym. Wiele bowiem wskazuje na to, że będzie to wojna pozycyjno-partyzancka. Przynajmniej do momentu, gdy któraś ze stron w wyniku zbyt dużych poniesionych strat powie dość. Pytanie brzmi, kto faktycznie będzie pierwszy? Ja osobiście niczego nie przesądzam i trzymam kciuki za słabszego, bo może kolejny raz Dawid pokona Goliata. Drodzy widzowie, z mojej strony to by było tyle na dziś. Dajcie znać w komentarzach, kto według Was pierwszy zdecyduje się na zakończenie tego konfliktu i dlaczego. Dziękuję za Waszą uwagę, trzymajcie się i cześć.